Cześć, dobry wieczór. Kolejny etap, ostatni etap na Sycylii i słuchajcie, tak jak na Tour de France, Peter Sagan wpływa na losy wyścigu. Powoduje on i jego drużyna Bora Hansgrohe powodują, że to będzie bardzo, bardzo ciężka impreza dla wszystkich. Nie tylko dla sprinterów, których Słowak próbuje wymęczyć, ale też dla zawodników w klasyfikacji generalnej, którzy muszą zachowywać czujność, którzy muszą uważać, żeby gdzieś się grupa nie podzieliła, żeby nie zostać, bo potem naprawdę ciężko, ciężko będzie im odrobić. Sagan dzisiaj był o włos, dosłownie o włos, bo to jego przegrana z Arnaud Demarem na mecie, na finiszu, bardzo długo sędziowie musieli analizować, kto wygrał, czy Sagan, czy Demar, czy Ballerini, młody Ballerini. Ostatecznie padło na Demara po długiej analizie fotofiniszu. Tam chyba było, kurczę, mniej niż naprawdę niż grubość opony, bo na fotofiniszu widać było, że to nawet nie wystaje to koło Demara bardziej, tylko po prostu więcej pikseli dosłownie styka się z linią mety. No ale zwycięstwo jest Francuza o te milimetry, faktycznie milimetry był lepszy od Sagana. Słuchajcie, Sagan zrobił to samo, co na etapie na przykład do Lyonu. W momencie, w którym w połowie etapu był duży podjazd, jego koledzy, między innymi Bodnar, Poliański i Benedetti, znaczy głównie oni, zaczęli dyktować tempo. Grupa się podzieliła, odpadł Viviani, odpadł Gaviria. Viviani w samej końcóweczce dogonił, ale już nie miał sił, żeby skutecznie zafiniszować. Miał siły Demar, no Demar jednak jest chociaż w kontrowersyjnych okolicznościach, ale zwycięzcą Mediolan Sanremo. On, kiedy są jakieś górki, to on daje radę tak jak Sagan, jest mocny, jest dynamiczny, ale to też nie do końca tak, że no, on tutaj musiał faktycznie, że to zwycięstwo przyszło mu łatwo, bo szosa w końcówce nie tylko była kręta, było kilka zakrętów, była mokra, bo gdzieś tam jakaś mrzawka się pojawiła, więc wszyscy musieli uważać w tych zakrętach, równocześnie walczyć o pozycję, to jeszcze ostatnie kilkaset metrów było takie pofałdowane. To droga wzdłuż plaży, ulica wzdłuż plaży i lekko w górę, lekko w dół. Niektórzy mówią, że Sagan zaczął finisz zbyt wcześnie. Myślę, że on zaczął ten finisz w odpowiednim momencie z tego prostego powodu, że na jednym z tych, ta droga się wznosiła dosłownie o metr, opadała o metr i na jednym z tych takich mikrozełamań terenu, on wykorzystał swoją moc i zdobył troszkę przewagi nad Demarem. Demar potem nadrabiał i wyrzutem roweru wygrał etap. Sagan ma koszulkę punktową. Myślę, że jednak jemu najbardziej będzie tutaj zależało nie na klasyfikacji punktowej, tylko na zwycięstwie. Pierwszym zwycięstwie w sezonie i pierwszym zwycięstwem w Giro, które na etapie Giro, które da mu ten takiego mikro wielkiego szlema kolarskiego, czyli wygranie etapów we wszystkich wielkich turach, jest coraz bliżej. Ewidentnie jego forma rośnie, jest lepiej niż było na Tour de France. Tutaj rywali ma podobnie mocnych, robi, słuchajcie, wszystko, no i robi ten wyścig trudnym dla innych. Myślę, że to tyle. Jeszcze mam taką uwagę a propos w ogóle tego finiszu. To był strasznie brutalny finisz, nie tylko fizycznie, ale sam dojazd w ogóle do mety był pełen przepychania, był pełen walki o pozycję takiej no, na granicy jazdy fair. Tam szły łokcie, tam szły barki, tam szły biodra, zajeżdżanie drogi, wypychanie z pociągów tych drużyn, które chciały tutaj właśnie powalczyć o pozycję i o wyprowadzenie swoich liderów było bardzo wiele. Także naprawdę całe szczęście, że tam się nic nie stało, zwłaszcza, że szosa w samej końcówce, tak jak mówiłem, była mokra. Rafał Majka jechał czujnie. Wydaje mi się, że on też może zyskiwać trochę na tym, że tutaj jednak drużyna Bora Hansgrohe tak pracuje dla Sagana. To znaczy, jeżeli on tam idzie po kole, to no, będzie z przodu i będzie unikał ewentualnych problemów. Tyle dziś. Co jutro? Jutro, słuchajcie, bardzo długi etap, 225 km w Kalabrii, dużo podjazdów, z czego do mety jest kawałeczek zjazdu, natomiast podjazd, który kończy się kilkanaście kilometrów przed metą, ma ponad 20 km, niby nie jest stromy, bo niby tam jest nieco ponad 6%, natomiast w środku są dwie ścianki, jedna ma 10%, druga ma prawie 13%, więc tam znów może być jakaś selekcja. Zobaczymy przede wszystkim, czy Simon Yates to wytrzyma. No i zobaczymy, kto z tych zawodników, którzy dobrze spisali się na Etnie,
sobie poradzi, zwłaszcza po tak długim etapie, no i jednak po przedostaniu się z Sycylii na kontynent. Jeszcze jedna sprawa dziś, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w samej końcówce realizator tylko na chwilkę pokazał taką sytuację, że kilku zawodników leży na jezdni. Okazało się, że na dojeździe do mety helikopter, podmuch z helikoptera przewrócił barierki. Zawodnicy, którzy jechali w dalszej części stawki, gdzieś tam w grupę, to wpadli w te barierki, skończyli chyba w szpitalu, o ile się nie mylę, z jakimiś kontuzjami. Generalnie to jest dramat. To jest dramat, to co się dzieje. Wcześniej jeszcze w strefie bufetu tam zawodnik Treka znów ktoś wywrócił się na bidonie. Strasznie chaotyczny jest ten wyścig, strasznie jest niebezpieczny. A sam temat barierek, to nie chodzi o to, żeby mówić, że ten wyścig, na tym wyścigu ktoś nie dopatrzył, czy na Tour de Pologne ktoś nie dopatrzył. Ogólnie te barierki, które stoją przy trasie, to jest jakiś dramat. To są kawałki metalu po prostu, w które kolarze w razie jakichś błędów, czy to swoich, czy fauli rywali, czy w przypadku jakichś niedopatrzeń organizatorów, oni wpadają, oni się ranią, oni naprawdę mogą zginąć i umrzeć. No niestety. I kurczę, mamy 2020 rok i myślę, że jakieś fundusze, jakieś finanse UCI powinna przeznaczyć na research, na badania, na wprowadzenie jakichś prototypów bezpiecznych barierek, bezpiecznego sposobu oddzielania widzów od zawodników i bezpiecznego prowadzenia tych zawodników do mety. To musi być coś, co się sprawdzi zarówno na finiszach, to musi być coś, co się sprawdzi w górach, gdzie trzeba oddzielić kibiców idiotów od zawodników, bo tak dalej być nie może, bo naprawdę jesteśmy, wydaje nam się, że jesteśmy jakimś cywilizowanym społeczeństwem, a nie jesteśmy, bo no, narażamy ludzi, którzy ciężko pracują, którzy jakby dostarczają nam emocji, którzy powodują, że nasze życie docelowo jest lepsze, a warunki ich pracy są absolutnie skandaliczne. I oczywiście ja sobie to mówię to po polsku, ja sobie mówię to do polskiej widowni. Taka dyskusja, mam nadzieję, że ona już zaczyna się toczyć w mediach międzynarodowych, bo to wszystko to jest jakiś absurd, naprawdę. I takie rzeczy nie powinny się zdarzać i to jest skandal. Bez względu na to, czy to jest niedopatrzenie jednego konkretnego człowieka, który nie przymocował barierek, czy to jest wina kogoś, kto jakby no, nie załatwił tego, żeby zatrudnić odpowiednią ekipę, czy to jest wreszcie wina UCI, która pozwala na stosowanie takich rozwiązań. Nie mam pojęcia, ale to jest ogólnie skandal. I no cóż. Słuchajcie, jutro w tejże Kalabrii, oprócz podjazdu, powinny być piękne widoki, piękna sceneria, bo to jest bardzo ładna okolica. I oprócz tego, że kolarze będą walczyć o czołowe lokaty, no to będziemy mieli widowisko telewizyjne. I z tą informacją Was zostawiam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.